Centrum Kultury Chrześcijańskiej i wystawa. Ze mną pani dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Oświaty, pani Elżbieta Sokołowska. I teraz, panie Elu, nie byliśmy, z czego widzę ogromnie, będę musiał żałować tego, że nie byłem na otwarciu, ponieważ prace są wyjątkowe. Co widzę, jaki wernisaż za nami, co to za artysta i co można obejrzeć właśnie w Centrum Kultury Chrześcijańskiej? Nie byliście i żałujcie. Wernisaż był tydzień temu, 9 lipca. Mamy tutaj zgromadzone prace dwóch artystów, obaj pochodzący z Radzynia. Jest to Marek Leszczyński i Marian Korczyk. Marek Leszczyński to artysta malarz i ten cykl obrazów, cykle w zasadzie, kilka cykli obrazów, w zasadzie obrazujące sceny biblijne, apokryfy, opowieści. To są obrazy Marka Leszczyńskiego. Jak sam mówi, powraca do korzeni i pokazuje taką metafizykę wschodu, inspiruje się malarstwem unitów. I drugi artysta to rzeźbiarz Marian Korczyk. Mamy tutaj jego dwa rodzaje dzieł. Pierwsze dzieła, które są zgromadzone na ołtarzu w postaci fotografii, to są rzeczy, które wykonywał do tej pory do różnych kościołów. Nawet ołtarz w Motwicy w sąsiedniej parafii jest robiony przez niego. A drugi cykl to są rzeźby, on mówi o nich bardziej świeckie, ale też inspirowane opowieściami biblijnymi, bo mamy cykl Hioba, który się tam znajduje przy tym oknie. No, sarkofagu. W sarkofagu, tak. Cykl Hioba. Mamy kamienne konstelacje o różnych tytułach i mamy tam rzeźbę Wypaleni. I to jest cykl taki bardziej świecki. Wystawę można będzie oglądać u nas do początku września. Zapraszamy każdego dnia, tygodnia po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, a w niedzielę mamy otwarte 2 godziny, zazwyczaj od 12 do 14, ale informujemy o tym na bieżąco, w jakich godzinach można wystawę zobaczyć. Dziękuję. Dziękuję. Thank you.
Thank you.